Jak wyjechać na leczenie do sanatorium uzdrowiska? Krok pierwszy to skierowanie na pobyt w sanatorium. Dokument taki na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Krok drugi to opis stanu pacjenta. Wystawiając skierowanie, lekarz kierujący pacjenta na leczenie zobowiązany jest dokładnie opisać stan zdrowia pacjenta. W szczególności wyraźnie określić stopień samodzielności i samoobsługi oraz wypełnić, zaznaczając odpowiednią rubrykę, pole przeciwwskazania do zabiegów z udziałem naturalnych surowców leczniczych. Krok 3 to kopie dokumentów. Zapytaj lekarza, czy musisz dołączyć do skierowania kopię dokumentów, ponieważ jeżeli lekarz wystawiający skierowanie w punkcie trzecim obowiązującego druku skierowania wpisze wymagane wyniki badań, morfologii, OB, moczu, EKG, zdjęć RTG, do wypełnionych druków nie należy dodatkowo załączać wyników badań, które zostały już ujęte w skierowaniu. W przypadku składania wraz ze skierowaniem kart informacyjnych z pobytów szpitalnych prosimy dołączać kserokopię tychże dokumentów. Krok czwarty – dostarczenie skierowania. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe może być przesłane do oddziału funduszu przez lekarza kierującego lub przez zainteresowanego świadczeniobiorcę. Skierowanie można wysłać pocztą lub przynieść do NFZ osobiście. Krok piąty to rejestracja. Skierowanie, które wpływa do oddziału funduszu, jest rejestrowane i otrzymuje indywidualny numer. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, np. brak pieczątki przychodni, fundusz poprosi o ich uzupełnienie. Krok szósty to przekazanie skierowania. Zarejestrowane skierowanie przekazywane jest lekarzowi specjaliście w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, który dokonuje aprobaty skierowania pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej. Krok siódmy to listowne powiadomienie. O zakwalifikowaniu do leczenia uzdrowiskowego lub odmowie powiadomimy Cię listownie. Krok ósmy to termin wyjazdu. Po otrzymaniu pisemnej informacji o zakwalifikowaniu do leczenia uzdrowiskowego czekaj na pisemne powiadomienie o terminie wyjazdu. Krok dziewiąty to powiadomienie. O terminie wyjazdu zostaniesz powiadomiony listownie na minimum 14 dni przed turnusem. Krok dziesiąty. Etap realizacji. To na jakim etapie jest realizacja Twojego skierowania sprawdzisz używając indywidualnego numeru w wyszukiwarce. Szanowny pacjencie, prezentujemy przeglądarkę skierowań na leczenie uzdrowiskowe, która została przygotowana w celu monitorowania informacji na temat Twojego skierowania na leczenie uzdrowiskowe, rozpatrywanego przez Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Zapraszamy do skorzystania, aby dowiedzieć się więcej o Twoim skierowaniu.